Return of the Saiyans to darmowa gra MMORPG, która przenosi was do otwartego świata inspirowanego anime Dragon Ball. Wybierz swojego ulubionego bohatera i wyrusz na przygodę, gdzie zbierzesz drużynę i stworzysz potężny klan. Zdobywaj punkty PvP podczas intensywnych potyczek z innymi graczami na wyjątkowych wydarzeniach. Trenuj swoją postać, ulepszaj ekwipunek, eksploruj tajemnicze dungeony i wraz z drużyną tocz epickie walki Open PvP o dominację na Future Earth. Link do gry znajdziecie w opisie filmu. Siemka, ja jestem Adacho, mała jest w żałobie po dzisiejszym meczu, ja to dzisiaj nagrywam chwilę po meczu Polski z Holandią. Masz niedosyt, co mała? Ja tak samo mam niedosyt po tym meczu, ale mam nadzieję, że Cellmax, legendarny Cellmax, który dzisiaj został ogłoszony na japońskim serwerze Dokkana, nie pozostawi takiego samego irytującego niedosytu, jaki mam po tym meczu. To nie tak, że grali źle, ale wynik mimo wszystko jest najważniejszy. Tak czy inaczej, od razu wam powiem, o co chodzi. Japońska wersja ma niedługo być z globalną zsynchronizowana. W zasadzie globalna wersja ma niedługo nadrobić japońską, ale ze względu na to, że jest jakby z góry określony schemat celebracji, które w roku mają miejsce, no to teraz, pod koniec właśnie czerwca, w lipcu, na Japonii zawsze co roku jest Tanabata, czyli taka celebracja, która potem na globalu pojawia się w okolicach listopada, tak mniej więcej bym powiedział. No i dzisiaj została ogłoszona karta, która będzie przewodniczącą kartą pierwszej części tej Tanabaty i będzie to Cellmax. Maksymilian Celuliński, komórczak maksymalny, legendarny, zaraz go sobie tutaj zobaczymy. Jest on tutaj i od razu wam powiem, ja celowo unikałem wszystkiego, nie znam jego, praktycznie wiem tylko co tutaj jest na obrazku, a widzę jego typ, jest STR, tak samo jak dzisiaj ja dzisiaj też jestem STR. Jest legendarny, widzę jego troszeczkę statystyki, ale nie widziałem jego animacji, nie widziałem jego statystyk, nie widziałem jego pasywki, nie widziałem nic na jego temat oprócz tego, co właśnie wam powiedziałem, także dzisiaj będziemy sobie na to reagować i analizować. Potem wam powiem, co to oznacza dla globala, moim zdaniem, i jaka byłaby dobra taktyka, jeśli global faktycznie nie chciałby czekać z wypuszczeniem tego Cellmaxa na przykład do listopada, tylko chcieliby fajnie nadrobić, no bo Omatsu, główny producent Dokkana, powiedział, że wersje będą zsynchronizowane już latem, prawda? Więc no jakby sierpień to też jest lato, ale jesteśmy w czerwcu, więc może w czerwcu. Ja mimo wszystko uważam, że synchronizacja nastąpi właśnie przy ogólnoświatowej celebracji, ale jest jedna rzecz, która moim zdaniem jest źle interpretowana przez dużo osób. Wiecie, może to być tak, że ja się mylę, ale synchronizacja nie musi oznaczać tego, że wszystko do tej pory, co było na Japonii, do tego momentu będzie wpuszczone na globala. Po prostu od pewnego momentu na Japonii i na globalu będzie wychodzić tak samo, w sensie, że nie będzie opóźnienia, tylko że global będzie kilka kart jeszcze do tyłu, na przykład Toppo, na przykład Ginyu. No podejrzewam, że Ginyu akurat będzie na globalu pod koniec miesiąca, zresztą nie wiem, kiedy wy będziecie widzieć ten film, wspierający widzą to wcześniej, ale może będzie tak, że global jeszcze te wepchnie kilka pozostałych kart gdzieś między, a po prostu od pewnego momentu karty będą wychodzić tak samo, bez tego nadgonienia. Na początku zobaczymy sobie animację tego Cella, ja ich, tak jak powiedziałem, jeszcze ich nie widziałem, także podejrzewam, że będzie intro, super atak, ultra super atak, może active skill. Nie sądzę, żeby ten Cellmax miał jakieś domain, zresztą mogę sobie zaspoilerować i zobaczyć to. Widzę tutaj, że nie ma oznaczenia tutaj żadnej transformacji, ani nie ma też domain, także po prostu pewnie będzie miał intro, dwa super ataki, może active skilla. Zobaczmy, bez zatrzymywania. Zobaczymy w ogóle, czy to będzie podobne intro. Zatrzymałem, wiem, ale to dlatego, że mam za głośno. Sorry. Byłem za głośno. Czy to będzie podobne intro do tego, jak Cellmax był za pierwszym razem w Dokkanie? Chyba to był event wtedy z Cellmaxem, że to intro było? Już nie pamiętam. Bardzo podobnie to wygląda do tego. I wydaje mi się, że to jest dokładnie... Tak, to jest dokładnie to samo intro. To już widzieliśmy, to już mieliśmy to. O kurde, to był początek jego super ataku jako bossa. A dalsza część jest dodana i ten skok też był... I to jest też super atak, który już widzieliśmy jako bossa. To jest ultra super atak. Tutaj się spodziewam czegoś zupełnie nowego. Okej, jest ten fajny element z filmu, który mi się podobał, kiedy ten Cellmax strzelał laserami niczym Shin Godzilla. To w ogóle wygląda jakby... Właśnie, miało być AOE. Tak miałem mówić, że specyfika tej animacji wygląda tak, jakby miało być wszystkich. I jest active skill. Aktor głosowy tutaj widzę, że... Dał z siebie wszystko. No ta chmurka była całkiem dobrze zanimowana, chociaż wydaje mi się, że trochę poniżej oczekiwań bym powiedział. No efekty specjalne i atak sam w sobie
Są zanimowane fajnie, ale te ruchy mam wrażenie trochę kanciaste. Zobaczę sobie jeszcze ten ultra super atak raz, bo to jest coś nowego. Swoją drogą fajny splash art. Podoba mi się art tej karty, kiedy jest właśnie ta scena, kiedy Selmax strzela laserami we wszystkich kierunkach. Akurat, no mówię, te ataki, lasery, światło, wybuchy, dym, to jest animowane fajnie, tylko że ruchy postaci są, mam wrażenie, trochę kanciaste. No cóż, no mimo wszystko mamy pierwszego legendarnego Selamaxa i ja się cieszę ze względu na to, że to jest najprawdopodobniej, tak strzelam, lider kategorii Super Bosses, albo przynajmniej jedną z tych kategorii, którą będzie może boostował dodatkowo 30%, to będzie Super Bosses, tak myślę. Więc to jest plus ze względu na to, że ta kategoria jest trochę wybrakowana do tej pory. Tak to wygląda tutaj, jeśli chodzi o te japońskie znaczki, ale... O, czyli jednak to nie był Broly. Ostatnio zastanawiałem się i podobała mi się teoria, bo Dokkan rzucił coś takiego, dosłownie to było wczoraj. Nie, sorry, 2 dni temu. To była zapowiedź tego Selamaxa, prawda? Że tutaj wychodzi z tego basenu. A ja myślałem, że może chodzi o to, że woda się przelewa, czyli overflowing. A Broly z Dragon Ball Z mówił overflowing. Tylko że słusznie Fuzzy zauważył, jak z nim o tym rozmawiałem, że to w sumie jest angielskie tłumaczenie, więc dlaczego japoński Dokkan miałby nawiązywać do angielskiego tłumaczenia? Faktycznie wyszedł Selmax, co moim zdaniem jest lepszą opcją i wiem, że Goresz już tutaj wrzucił tłumaczenie, także będę się tym posiłkował. Siebie delikatnie zmniejszę i możemy czytać. To tutaj Seliusz Maksymilian Seliański Komórczak Maksymalny ma zamiar nam zaoferować. Jest! Artificial Life... Aha, czekajcie, to jest legendarka za złotego coina. Czyli to nie jest Dokkan... Zapomniałem o tym kompletnie. To nie jest karta Dokkan Festival Exclusive, to nie jest karta karnawałowa, to jest karta, która będzie miała legendarny banner, czyli po prostu dla osób, które tak średnio wiedzą, o co chodzi. Tak naprawdę nie ma jakiejś pisanej zasady, czy karta Dokkan Festival, która jest za czerwone coiny, czy karta karnawałowa, która jest za te nowe, stosunkowo nowe, zielone coiny, czy karta powiedzmy z ogólnej puli SSR-ek za żółte coiny, w sensie legendarka, która jest w ogólnej puli SSR-ek za żółte coiny, która z nich jest najlepsza, aczkolwiek raczej historia mówi, że najlepsze są Dokkan Festival karty. To jest raczej coś, czego nie trzeba udowadniać, wystarczy spojrzeć na karty, które wychodzą podczas dużych celebracji. Na drugim miejscu raczej troszeczkę gorsze, chociaż nie zawsze, są karty karnawałowe. No i jest ogólnie przyjęta zasada, że te karty żółte są, w sensie za żółte coiny zwykłe są gorsze. Poznaję to po leader skillu, ponieważ leader skill zawsze tych kart jest taki sam, 150% do statystyki, 4 do ki. Ale przynajmniej mamy tutaj super bosses, tylko że no tą kartą raczej się nie będzie grało na leader skillu, prawda? Na liderze, skoro ona ma tylko 150%. Na 12 ki, 50% podnoszenia ataku i Colossal Damage, i na 18 ki to samo i nie ma podnoszenia defa? Jeszcze nie przeczytałem pasywki, więc to się dużo może zmienić, ale nie podoba mi się to, że nie ma tutaj w ogóle defa. Czyli praktycznie jeśli chodzi o podnoszenie statystyk, jest to samo na 2 atakach. Tyle, że przy 18 ki robi oczywiście większy damage i zadaje damage wszystkim przeciwnikom, plus jeszcze obniża ataki def. To może być użyteczne w niektórych eventach, aczkolwiek boli mnie brak podnoszenia defa. Ale zobaczmy pasywkę, bo to jest praktycznie najważniejsze. Jest animacja wejścia na początku atakującej tury, jeśli jest sojusznik z kategorii sztuczne formy życia albo super bosses w drużynie. Okej, okay, w drużynie, nie w tej samej turze, jeden sojusznik. To nie jest trudne do spełnienia moim zdaniem. Jeśli byłaby na przykład cała rotacja, to już byłaby kaplica moim zdaniem. Sojusznik sztuczne formy życia albo sojusznik super bosses, jeden w całej drużynie, według mnie dobry warunek. I przez 3 tury atak def 100, garda na wszystkie ataki i wyprowadza dodatkowy atak, który ma 50% szans na bycie super atakiem. Czyli przez 3 tury można powiedzieć, że przez 2 pojawienia się, jeśli go zostawiacie w rotacji, wtedy będzie w pierwszej turze i w trzeciej turze. Dodatkowe staty, garda. No ale tak naprawdę on póki co nie ma tutaj żadnych mechanik, chociaż z tego co widzę dalej już ma jakieś tam pseudostakowanie. Zobaczmy co tam dalej ma, bo ta garda na 3 tury zazwyczaj jest takim mechanizmem, który pozwala karcie na początku walki być troszeczkę grubsza, żeby ona mogła się zbudować, prawda? Często na przykład jest tak, że karty mają gardę albo jakąś tam redukcję demenza na początku walki, żeby mogły powoli zbudować defensywę. No i potem ta garda się kończy, ale mamy wysoką defensywę. Ja wolałbym, żeby garda była zawsze, ale zobaczmy dalej. Ki plus 5, atak def 300 na początku tury. To są duże liczby, okej. To są duże liczby
I to jest bezwarunkowe. Ki plus 5. Okej. Ki plus 5. Dodatkowe ki plus 1 i atak 20% za każdy atak wyprowadzony. Maksymalnie do ki plus 5 i atak 100. Okej, już widzę, do czego to zmierza. Za każdy atak wyprowadzony dostajemy ki i atak, a za każdy atak otrzymany dostajemy ki i defensywę. Czyli praktycznie po 5 przyjętych atakach i po 5 wyprowadzonych mamy w pasywce 15 ki. 5 stąd, 5 z wystakowanego tego, 5 z wystakowanego tego. No i def plus 100, okej, 5 ataków przyjętych, to nie jest jakoś szczególnie dużo. Fajnie, że jest ta garda na samym początku, aczkolwiek zobaczymy. Byłoby dobrze, gdyby ta garda chociaż była możliwa gdzieś tam później dalej. Okej, wyprowadza dodatkowy atak, który ma 50% szans na bycie superatakiem. Oj, to jest zawsze, okej, to jest zawsze, aczkolwiek bierzcie pod uwagę, że on nie ma podnoszenia defa na superatakach, więc ten atak prawdopodobnie go tutaj nie zrobi bardziej tankowatym, no nie? Zyskuje dodatkowy... Czekaj. Zyskuje dodatkowy def 250% i redukcja damage'a o 30%, jeśli wszyscy sojusznicy w tej samej turze to sztuczne formy życia, super bosses albo movie bosses kategoria. Okej, czyli przeciwnicy z filmów, przeciwnicy z Dragon Balla Super, sztuczne formy życia. Wydaje mi się, że i tak raczej to byłaby karta, którą... Kurde, no nie wiem. Tak mi się wydaje, że raczej byłaby to karta, którą chcielibyśmy grać w tych trzech kategoriach, więc nie widzę tutaj aż takiego dużego problemu. Aczkolwiek zawsze jak jest taki warunek, który nakazuje nam mieć jakieś określone kategorie sojuszników z danej kategorii, to już się zaczyna robić ślisko. Aczkolwiek def 250% to jest dużo. Biorąc pod uwagę to 300 tutaj, 100 jeszcze z intro i 100 potencjalne z wystakowania. No, zaczynam powoli rozumieć, dlaczego ten Selmax nie ma tutaj defa w swoich superatakach, ale to nie jest koniec. Zyskuje dodatkowy atak 250% i szansa na kryta plus 30%, jeśli nie ma sojuszników z kategorii superhero. Superheroes, rozumiem, tak? Czyli jeśli nie gramy z Selmaxem jakimiś Gamami, czy Gogetą, czy Goku Blue, czy czymkolwiek, co było z Dragon Balla Super protagonistą, to dostaje dwie... Kurde, te liczby, te surowe liczby są imponujące, tylko że pytanie, czy te surowe liczby wystarczą? No mamy, co prawda, redukcję damage'a 30%, to nie jest w samo w sobie jakoś bardzo dużo, ale podeprzeć to tymi liczbami, no garda jest na 3 tury, więc jakoś tak na to bardzo nie patrzę, no... Ten warunek jest bardzo fajny, bo wydaje mi się, że raczej nikt nie chciałby grać tym Selmaxem z jakimiś sojusznikami z kategorii Super Heroes, prawda? Skoro on ma, widzę, że Big Bad Bosses, Linki, chociaż w sumie ma Android Assault, czyli taki Link, który jest też bodajże u Gamm, prawda? Gammy mają ten Link, aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby no, granie Gammami z Selmaxem było dobrym pomysłem ze względu właśnie na ten zapis w pasywce. I wyprowadza dodatkowy superatak w tej samej turze po przyjęciu superataku. Okej, to jest karta, która ma duży potencjał do zadania dużego damage'a. Już to widzę, ze względu na to, że wrzucacie go na pierwszego slota. On co prawda tę gardę ma tylko przez 3 tury, ale zobaczcie ile on ma wbudowanego ataku. To jest aż chore. 50% z każdym superatakiem podnosi atak. Atak plus 100 ze swojego intro. Atak 300... Na początku tury. Atak do 100 można sobie tutaj pseudostakować. Ja tak to nazywam pseudostakowanie, bo to jest takie podnoszenie nie na zawsze, prawda? No i jeszcze atak 250, jeśli nie macie jakiegoś superbohatera w drużynie. I jeszcze macie dodatkowy superatak tutaj, dodatkowy superatak tutaj. No i z intro, oczywiście tamte mają szansę, prawda, na bycie superatakami. Okej, active skill. Może zostać użyty po 4 turach. Od startu bitwy, to jest dobre, że od startu bitwy, a nie od pojawienia się. Dlaczego to jest dobre? No bo karta może się pojawić na przykład w trzeciej turze dopiero, prawda? Po raz pierwszy. I wtedy mielibyście liczone od trzeciej tury, czyli trzecia, czwarta, piąta, szósta. Tutaj jest liczone od startu bitwy, ale widzę, że to nie jest jedyny warunek. Czyli od czwartej tury, od początku bitwy i wszyscy sojusznicy w tej samej turze są ze sztucznych form życia albo super bosses. Okej, albo po 6 turach od startu bitwy i wszyscy sojusznicy są extreme. O! Czyli jest możliwość, że w ogóle nie będzie można użyć tego active skilla, jeśli będziecie mieli kogoś super w drużynie, prawda? No tutaj jest akurat w tej samej turze. Możecie mieć w tej samej turze sojuszników extreme class, czyli złych, prawda? A w innej turze mieć super sojuszników, ale wydaje mi się, że no nie jest dobrym pomysłem granie tą kartą z jakimiś super bohaterami albo w ogóle kartami super, to jest raczej oczywistym. Okej, 9...
To nie wydaje mi się, żebym widział to kiedykolwiek. Co? Ta liczba robi wrażenie. Masywnie zwiększa atak tymczasowo, zadaje ostateczny damage, obrażenia i na jedną turę def plus 999% i wszystkie przeciwnika ataki są przekierowane na ten, na tę postać. Czyli ma tę samą, powiedzmy, mechanikę co na przykład Bestia albo Gogeta z rocznicy. Wszystkie ataki przechodzą na niego. Jest to fajna defensywna technika, tylko że zobaczcie, tutaj tak naprawdę oprócz tej redukcji damage'a 30%, oprócz tej gardy na 3 tury tylko, ten Cellmax bazuje tylko i wyłącznie na surowych statystykach. Tylko. Tutaj chyba się Goresz pomylił, bo jest kategoria Big Bad Bosses, a miał być Super Bosses. Big Bad Bosses to jest Link. Mało kategorii, powiem wam. Sztuczne formy życia, tutaj powinno być Super Bosses, Movie Bosses, czyli filmowi przeciwnicy, androidy, Final Trump Card, Battle of Fate. Nie mam z tą kartą problemu. Chciałbym zobaczyć, jak ona będzie wyglądać w grze. Wiecie co? Też zobaczę na przykład, jak on ma tutaj sprawa wygląda z statystykami. A statystyka ma... Kurde, statystyki ma całkiem wysokie. To HP jest całkiem wysokie. Defensywa i atak chyba nie są aż tak wysokie jak na legendarkę, ale nie są ogólnie niskie. Chciałbym zobaczyć, jak wygląda na przykład statystyka Ribrian. Bo to jest też karta za żółtego coina i to jest karta, która... Jakie ma statystyki na maksymalnym poziomie? Widzicie? Atak ma 13 tysięcy, defensywa 12,5. Ten Cellmax ma 15 tysięcy ataku. To nie jest źle, to jest dobra statystyka, ale 9 tysięcy defa. No właśnie tak to zazwyczaj wygląda. Jeśli karta ma olbrzymie procenty w swojej pasywce, to te liczby są nieco niższe. Aczkolwiek ja nadal uważam, że to jest karta, która jest solidna. Tylko chciałbym zobaczyć, czy faktycznie ta surowa defensywa będzie tutaj robić robotę. Moim zdaniem tak. Nie sądzę, żeby ta karta była ścianą nie do przejścia. Najsilniejsze superataki w grze, tam z 9 rocznicy, to prawdopodobnie przebiją. Aczkolwiek myślę, że ta karta może tutaj większość ataków przytankować, że może być fajnym dodatkiem do kategorii Super Bosses. I to, co mi się podoba w tej karcie, to to, że ona po pierwsze nie ma czegoś takiego, że potrzebuje zebrać ileś tam kul, żeby coś takiego zrobić, prawda? Co prawda ma te warunki odnośnie kart określonych kategorii, które muszą być w drużynie albo których nie może być w drużynie. Aczkolwiek w kategorii Super Bosses są już karty, które muszą zbierać orby. I patrzę na przykład na nowego Goku Blacka, patrzę na przykład na Broly'ego, Chile i Lemo. Tutaj mamy kartę, która jest po prostu silna. Co prawda ma jakieś tam swoje braki, moim zdaniem ma brak chociażby tej gardy. Gdyby garda miała przez cały czas, byłoby lepiej, oczywiście. Nie ma tutaj też jakby supporta, więc ta karta nie wzmacnia swoich sojuszników. No oczywiście ma fajny linkset, Big Bad Bosses to jest link, który jest najlepszym linkiem w grze, więc jest kilka kart z kategorii Super Bosses, które już mają ten link, więc wydaje mi się, że ta kategoria będzie powoli robić się coraz lepsza. No bo co, tak naprawdę mamy tutaj z tych, powiedzmy, ważnych kart, mamy Rozę. Ribrian, powiedzmy, że też ją weźmy. Mamy tego Zamasu, który dalej się trzyma. Jeśli chodzi o dalszą część Chile, Broly i Lemo, oczywiście mamy Broly'ego, który jeszcze nie wyszedł na globalu. Ten Rozę. No i tak, ten Rozę oczywiście ma Big Bad Bosses, ale on tutaj ma zbieranie kulek, prawda? On musi zbierać kulki. Ta Ribrian też musi zbierać kulki. Co prawda ona ma tutaj zmienianie, aczkolwiek no to nadal jest karta, która musi dostać jakieś określone orby, a istnieje szansa, że może ich nie dostać. Ten Zamasu akurat nie musi tego zbierać. On też ma tutaj Big Bad Bosses. Ribrian nie miała. Ci mają Big Bad Bosses, pamiętam, ale też muszą zbierać kule, 7, żeby uniknąć. No i ten też tak naprawdę orbów nie musi zbierać, ale musi dobić do 19 ki, żeby mieć dodatkowy super atak. No i on też ma Big Bad Bosses, także jest tutaj kolejna karta, która ma ten najsilniejszy link w grze. Dziękuję Tebicik za suba. Zobaczymy, jak będzie wyglądał baner tak naprawdę. Być może są jakieś informacje, które ja ominąłem ze względu na to, że ja celowo omijałem te informacje. Wydaje mi się, że raczej nic nie ominąłem. No, ta pasywka robi wrażenie. Te liczby są olbrzymie. Zobaczymy, czy faktycznie będą na tyle olbrzymie, żeby wytrzymać bez redukcji damage'a albo bez gardy. No, redukcji damage'a oczywiście tam jest kawałek, ale to jest pod warunkiem, więc to też trzeba spełnić. Wydaje mi się, że jeśli faktycznie to 30% redukcji damage'a byłoby cały czas aktywne i te liczby byłyby na maksa wystakowane, to pseudostakowanie doszłoby do 100% i tak dalej, to nawet bez tego intro, bez tej gardy i bez tych 100% dodatkowego defa, ta karta może robić robotę. Bo redukcja damage'a i garda same w sobie nie mają dużego znaczenia, jeśli nie są podparte dużą defensywą. Tutaj wygląda na to, że ta defensywa będzie olbrzymia. Jest to taka karta, która raczej jest sama sobie, prawda? Ona nie boostuje w żaden sposób sojuszników, oczywiście oprócz linków i tak dalej. Nie zmienia orbów, jest po prostu
takim klockiem, którego się prawdopodobnie będzie wstawiało na pierwszego slota. Zobaczymy w ogóle, jaki będzie jakiś link partner do tego gościa, bo tak w sumie nie mam pojęcia na pierwszy rzut oka, kto tutaj miałby wlecieć. Nightmare to jest link, który ma na przykład Goku Black, Big Bad Bosses tak samo. Berserker to jest raczej, może Broly w sumie, zobaczymy, jaki jest link set Broly'ego. Broly ma tak, Berserker, o właśnie, Broly nie ma za bardzo takich samych linków, ma tylko Berserker, Fierce Battle, Legendary Power, a po transformacji on chyba, czy on zmienia linki po transformacji? Berserker, no właśnie, on tylko ma Berserkera. Także mamy Berserkera, który jest linkiem takim typowo dla Broly'ego, Infighter to też jest link, który ja w sumie kojarzę od Gohana, link od androidów, Big Bad Bosses, wydaje mi się, że chyba Rose. Jestem ciekaw, jak będzie to wyglądać, prawdopodobnie kiedy wy to widzicie, już wiadomo więcej na temat tej karty, ale nagrywam wam moje wstępne przemyślenia kilka godzin w zasadzie po tym, jak to wyszło, niecałe 10 godzin praktycznie po tym, jak to wyszło, ale jestem zadowolony z tego, że Cell Max pojawił się w grze, uważam, że ta karta powinna pojawić się już znacznie wcześniej i teraz wam powiem coś, co wydaje mi się, że może być scenariuszem, który jest być może troszeczkę nierealistyczny, ale byłby bardzo, bardzo moim zdaniem pozytywny dla globala i dla tej globalnej synchronizacji, a mianowicie to. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. To jest celebracja, którą Japonia będzie miała podczas globalnej rocznicy, prawda? Czyli my będziemy mieli siódmą rocznicę z tymi kartami, dziewiątą rocznicę z tymi kartami, które już znamy. I tak naprawdę dziewiąta rocznica, druga i trzecia część dziewiątej rocznicy, trzecia chyba też z tego co pamiętam, bo podczas trzeciej części nie wychodzą żadne karty, ma temat przewodni Super Hero, prawda? Bo w drugiej części wychodzi Gohan Beast, wychodzi Gamma i jakby na przykład Global Dokkan wrzucił tę kartę tego Cella Maxa jako wcześniejszą premierę, jako trzecią część rocznicy, albo nawet jako dodatkową część rocznicy jeszcze w lipcu, albo nawet, nie wiem, już na początku sierpnia, to mielibyśmy rozwiązany problem tego, że Global miałby czekać na tę kartę do końca, nie wiem, na przykład października, albo do listopada, albo może nawet do grudnia, nie wiem, jak tam oni to mają zamiar rozwiązać. Czasami bywało tak, że te karty nawet w grudniu wychodziły. I nie mielibyśmy problemu z tym, że synchronizacja serwerów ma być w lato, prawda? Jeszcze, czyli maksymalnie tam do sierpnia. Tematycznie moim zdaniem to pasuje, gdyby tego Cella Maxa wrzucić na koniec globalnej rocznicy. To jest złota karta tak naprawdę, w sensie, że za złotego coina zazwyczaj tak to ostatnio nie wyglądało, no bo na rocznicy były karnawałowe karty. Ale moim zdaniem nie jest to głupi pomysł i tak w pewnym momencie tych kart na globalu będzie więcej niż na Japonii, jeśli chcą faktycznie nadgonić, więc jak nie zrobić tego lepiej jak teraz, jak nawet tematycznie to pasuje, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No pozostaje jeszcze ta druga karta, która na Japonii wyjdzie, na związku z Tanabatą, bo podejrzewam, że tutaj nic nie ulegnie zmianom, więc Japonia dostanie dwie karty. Kiedy ta druga wleci, nie mam pojęcia, aczkolwiek moim zdaniem byłoby dobrze, gdyby Global troszeczkę tego Cella Maxa przyspieszył i wrzucił go jeszcze powiedzmy za miesiąc, nie cały miesiąc, ani nie w ogóle równo za miesiąc, ale powiedzmy na początku sierpnia. Dajcie mi znać, co sądzicie o tym Cellu, Maxie, maksymalnym komórczaku. Moje zdanie już znacie, jeśli chodzi o animacje. No, w pewnym momencie byłem trochę zawiedziony, że są one użyte ponownie, aczkolwiek to nie były złe animacje, więc mimo wszystko źle mi się kojarzą z tym mega trudnym eventem, który kiedyś był z Cellem Maxem. Miałem problem, żeby go zrobić pewnymi kategoriami, ale cóż, tyle. Nie będę przedłużał, dajcie mi znać w komentarzu, co sądzicie i jeśli wam się podobało, to zostawcie lajka i widzimy się niebawem. Trzymajcie się, na razie, cześć. Ciao.